ese es tu comprobante. Jak było? Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze było, wszystkiego dobrego. Porządku. Dziękuję. Nie bolało? Nie bolało. Nie bolało. Na razie jeszcze nie boli, dopiero będzie bolało. Może mi pani pokazać, co pani dostała? Przepraszam, czy państwo przyszli na szczepienie? Tak. Będzie bolało? Już miałam szczepienie, nie boli, jest wszystko dobrze. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich bardzo serdecznie z parafii świętego Ferdynanda, gdzie dzisiaj nasza Polonia bierze udział w szczepieniach. Szczepieniach, które zorganizowane jest przez Arcydiecezję Chicago, ale również zorganizowane jest przez miasto Chicago. Jesteśmy wdzięczni, że miasto wraz z naszymi pracownikami w Arcydiecezji jest nie tylko otwarta na to, aby nasza Polonia otrzymała te szczepionki, które każdy z nas potrzebuje. Tego jesteśmy im bardzo wdzięczni. Inicjatywa powstania właśnie tego programu dla Polonii wyszła z naszej archidiecezji, ale również z miasta Chicago. Miasto Chicago chciało dotrzeć do wszystkich społeczności etnicznych, do polskiej, do Latynosów, również do Afrykańczyków, aby wszyscy razem nie tylko byli bezpieczni, ale żeby pandemia się skończyła. I po współpracy właśnie również z proboszczem parafii świętego Ferdynanda, gdzie w sposób szczególny mu serdecznie dziękujemy za to, że te szczepionki mogą się tutaj odbyć dzisiaj. Ten proces, który byłby to po prostu prosty proces ze względu na to, że było wystarczająco wolontariuszy. Dlatego jesteśmy wdzięczni, że możemy dzisiaj te szczepionki oferować dla naszej Polonii. Jeśli chodzi o nagłaśnianie, tak, oczywiście było nagłaśniane poprzez naszą stronę archidiecezjalną, poprzez miasto Chicago, poprzez parafie polonijne, które są w Chicago, poprzez księży, poprzez wielu wolontariuszy, a w radiu było, w mediach Polonii również serdecznie składamy Bóg zapłać telewizji Polvision, Polskiemu Radiu, za to, że w sposób szczególny dołączyli się do tej akcji i że ta akcja była też rozreklamowana w różnych środkach i w różnych programach telewizyjnych. Limit szczepionek był, otrzymaliśmy 500 szczepionek, ale jest, z tego co wiem, jesteśmy przygotowani nawet na więcej, do 550, nawet jeśli ktoś przyjdzie, w jakikolwiek sposób się jeszcze dzisiaj zaszczepić, tak, że będzie mógł to dokonać. Miejmy nadzieję, że wkrótce ta pandemia się skończy, ale również jestem wdzięczny, że ponad 400 do 450 osób zarejestrowało się, aby być dzisiaj i brać udział w tych szczepionkach dzisiejszych. Jak było? Bardzo dobrze i było, chociaż dużo ludzi, ale wszystko sprawnie szło. Bardzo wszystko sprawnie. No i dużo ludzi odeszło, bo 20 minut się siedziało po szczepieniu i tyle. Jak się pani czuje teraz? W tej chwili nie czuję się dobrze, ale będzie dobrze. Myślę, mam nadzieję. Czuła pani sam zastrzyk? O ja czułam, tylko że ja do zastrzyków jestem przyzwyczajona, to już mnie to nie robi. Czekaliśmy może z 10 minut i... Wspaniale zorganizowane. Bardzo. Bardzo przyjemni. Pielęgniarka była bardzo tak, miła. Obsługa medyczna. I wspaniała. Dostałam ciasteczko, to wszystko tak. Gra. Ja się boję igiełki, ale przeszło. I miałam mamę przy sobie, to wszystko poszło dobrze. Proszę bardzo. 15, ale wychodzimy tamtymi drzwiami. Sorry. Dobrze, proszę. Okej. Okay. I'm here, not there. No recording. At the 12 o'clock mass at St. Ladislaus last Sunday, they mentioned in the announcements that St. Ferdinand's was going to have the COVID-19 shots this coming Saturday.
So I went on Monday morning to the St. Ferdinand's office and I registered and they gave me a 9:30 appointment. Then they call me back later in the day and says it was better at 10:45. That's it. There's a lot of people are getting it and they don't have any problems. Dobrze było, naprawdę przyjemnie, dobrze zorganizowane, także każdy był wyluzowany, spokojny. Dziękujemy bardzo. No, w ogóle nie czułem, nie wiem czy dostałem, czy nie dostałem. Czyli tutaj takie anielskie pielęgniarki są? No przecież chyba nie dostałem. My name is Nubia Willman. I'm the director for the Office of New Americans with the Mayor's Office here in Chicago, and we are here in St. Ferdinand. It is a vaccine site event today. We are meeting a lot of folks today. We registered about 500 people who are here to get their vaccine, so we're really excited. This is part of the Protect Chicago Faith Initiative, and we are meeting people where they're at here in their faith institutions. We have the support of the Archdiocese, which we're so excited about and thankful for. And we're seeing folks come here today. They get to speak in Polish. They get to meet with other Polish people in their community. A lot of Spanish speakers here as well. And all their content is available so they understand what's happening and they feel really secure about getting the vaccine. So we're really thrilled to be here today. So people come in, it's a very quick registration. They get their temperatures checked. They fill out a very quick form. They're available in English, Polish, and Spanish. Then they wait a little bit. They're called over to have their vaccine. The vaccine's very quick, almost painless, and then they go and they wait for 15 minutes to make sure everything's good. They get an appointment for their next shot because these are Pfizer, and then we'll see them again in a couple of weeks. The staff, we have staff from the city, from Walgreens, there's some volunteers. We have a lot of volunteers from the Archdiocese community here. We also have some volunteers from the Chicago's Polish Community Engagement, which is a community engagement council from the mayor's office, and we're very grateful for their support as well. So we have pharmacists from Walgreens. They're the ones that are helping facilitate the vaccine, taking in the data, giving the vaccination as well, and making sure everyone's okay as they're waiting in the waiting bank. So we're thrilled to be able to do this because we really want to make sure everyone who can be vaccinated is vaccinated in Chicago. Mayor Lightfoot has been very clear that this is really our path forward to get back to some sense of normalcy. And so we want to make sure we're meeting people where they're at. We're here in their faith institution, a place that they trust, so they feel comfortable coming and getting a vaccine so they can also then begin the next stages of this pandemic. So I can't speak necessarily to how much money it would cost the city to put this together, but it does not cost anything for the residents to come and get their shots. You don't need insurance. We are not asking for any sort of payment or compensation, so we're just happy and thrilled to be able to vaccinate our Chicago residents. There are not really any restrictions. We are asking for Chicago proof of Chicago residency because we are prioritizing our Chicago residents, but you do not need insurance, and your immigration status does not matter in order to get the vaccine, and that's throughout Chicago. This is a deadly pandemic, it's a deadly illness. We want to make sure people are healthy and protected when our community is protected, and that's again why we're here in the most hard-hitted areas, to make sure people have the tool necessary to protect themselves against this illness. So the people that helped with this together were the City of Chicago. This is a City of Chicago initiative. The Archdiocese played a huge part, as well as other faith leaders for this faith initiative. We have volunteers from the community. We also have volunteers from our Polish Engagement Council that comes out of the mayor's office. And Walgreens, of course, is our partner who's here and they're facilitating the vaccine. You're good to go, okay? All right, thank you. All right, you have a great day. All right, thank you so much. Wziąłem szczepionkę, dlatego że myślę, że to pomoże dla ludzi. Moja rodzina wzięła, moja dziewczyna też wzięła. I nie bolało, nie denerwowałem się. Myślę, że każdy powinien. Pan powiedział, żeby tylko nie pić alkoholu. Można jeden, dwa minimum, ale po prostu się nie uchlać. Wszystko można jeść normalnie, trzeba dużo wody wypić. I tyle. Bez żadnych objawów, bez niczego jestem bardzo zadowolony. Wszystko w porządku, oby tak dalej. I bardzo sprawnie, bardzo ładnie to wszystko szło. Więcej stresu przed niż. Chciałbym w drugie ramię, ale mówi nie, na razie wystarczy, tak za dwa tygodnie. Nie, dopiero. Bardzo miła obsługa, fajnie, tak. Dobrze zorganizowana, ale super. Jasno, tak. Bardzo elegancko. Poczuliście w ogóle coś, że dostaliście zastrzyk? Nie, w ogóle nie wiedziałem, że zastrzyk dostałem po prostu. Dlatego zaproponowałem w drugie ramię. No ale mówię, tak. Odmówiłam, mówię na razie wystarczy. Ważne, że jest no, bardzo dobra organizacja.
miła, sympatyczna i zręcznie zorganizowana. I'm Alderman Reboyers. I'm here today at my parish, St. Ferdinand. I want to thank Walgreens. I want to thank Dr. Arwady. I want to thank the community, and I want to thank the Archdiocese and Father Jason, who's my pastor here at the church where I come. And I want to give our biggest thank to the mayor of the city of Chicago, who is doing this faith-based COVID shots for the entire city of Chicago. And she chose St. Ferdinand today on the northwest side, and I really appreciate the numbers that we're doing today. From my understanding, there'll be 500 folks that'll be vaccinated today, and it's a welcoming sight because we all need it. Within time, everybody will get vaccinated, and we should be back to normal, provided everybody gets the shot. So thank you so much for what you're doing. Nazywam się Aleksandra Oleksiuk, jestem członkiem Komitetu Warszawskiego Miast Siostrzanych Chicago. Jestem wolontariuszem, pomagamy, aby Polonia mogła się zaszczepić tutaj dzisiaj za pomocą Archdiocese of Chicago. Dzisiaj pomagamy z wypełnianiem różnych form, pomagając mniej więcej z organizowaniem tego eventu. Pomagamy, bo to jest poważna rzecz. W mojej familii zgubiłem dziadka do COVID-a parę miesięcy temu. To wiesz, aż emocjonalny jestem, jak widzę, wiesz, tyle tych ludzi przychodzą, Polonia, wiesz, bo to jest poważna rzecz, wiesz, COVID to bardzo dużo ludzi giną przez to. To właśnie fajnie, że właśnie to robią tutaj w St. Ferdinand's Parish i Archdiocese of Chicago i Office of New Americans for City of Chicago. Na początku, który ludzie, wiesz, albo wierzą, nie wierzą, ale to jest, w mojej familii wiemy, że to jest poważna rzecz i bardzo dużo ludzi znam, co zgubili rodziców, ojców, siostra, jednego kolegi, to wiesz, poważna rzecz. Today we are helping to vaccinate the Chicagoland community. We're doing COVID-19 vaccines and it's the Pfizer vaccine. Today I'm here to help translate. I can vaccinate, but we have a large Polish community here, so we're just making sure that everyone can read their forms and get everything in correctly to get their vaccine. Most people are really grateful. They're glad to be here because it has been kind of difficult to get appointments, so just being able to walk in and have someone help you, I think most people are grateful. Especially during these times, I feel like we're really giving back, and that's a really great feeling. At the end of the day, you go home feeling really good about yourself.